fakt jest taki, że w rodzinie duża sprawa, bo dużo ludzi też przychodzi dzisiaj, więc na pewno duża sprawa. Nie tylko wygracie na tym boisku, ale jeszcze musicie je zabezpieczyć dla Śląska Świętochłowice. Dlaczego? No tak się stało, bo został uruchomiony remont stadionu na Skałce. Budynek jest remontowany, boisko, tor żużlowy jest budowany, także nie ma w tej chwili takiej opcji. Nie ma gdzie grać w mieście, także pozostał tylko naprzód. No, kto w Śląsku docenia chyba dzisiaj historię tych dwóch klubów, bo ta najświetniejsza to minęła kilkadziesiąt lat temu, ale ten obiekt jest legendą tego miejsca. No, nie da się tego ukryć, gdzie obojętnie gdzie w Polskę się jedzie, gdzie jest piłka nożna i istnieje ta piłka nożna od 100 lat, to zawsze pamiętają o Naprzodzie Lipiny i o sławetnym meczu, o wyjście do... Wtedy nie było ekstraklasy, była pierwsza liga. O wejście do pierwszej ligi. No i było około 10 tysięcy kibiców, co niektórym się w głowie nie mieści, ale tak było. No i do przerwy naprzód prowadził 4-0, po przerwie przegrał 5-4. Była to zagrywka. Prawdopodobnie, bo nikogo za jeszcze wtedy dopiero się urodziłem. Prawda, jak słyszałem od ojca, to była zagrywka Warszawy, bo wszystko robili, żeby Naprzód nie wszedł do tej pierwszej ligi. Bo nie było tu nawet dworca kolejowego, takie byli argumentacje. Także skończyło się to bójką. To była taka bójka, że gazeta nie pisała, to była konkretna bójka. Była konkretna bójka, było to lipiński odpust. Wiadomo jak odpust, kiedyś to było wydarzenie potężne, nie tak jak teraz. No i co niektórzy coś tam mieli w czubie, no i tak się to skończyło. Sędzia ewidentnie wydrukował mecz. I tyle. W meczu grał też Antoni Piechniczek, który jest u nas do dzisiaj prezesem honorowym, jest w moim zarządzie, także on by tam więcej powiedział na ten temat, no ale nie mieszka, to mieszka w Wiśle. To mnie jeszcze jedna rzecz interesuje na temat tego stadionu, bo został ten tunel, on jest taki bardzo specyficzny, ciasny, wąski i ma swoją historię. Tunel został po tym sławetnym meczu, został wybudowany, żeby odgrodzić kibiców od zawodników. W ogóle i budynek inaczej wyglądał, bo nie był taki duży. I wtedy został wybudowany ten tunel ze względu bezpieczeństwa. No i do dzisiaj służy. No. Zawsze zaskakuje, kiedy w roli gospodarza, to nie gospodarz, nie cały gospodarz obiektu. Jak to jest, że korzystacie cały czas z gościnności właśnie na Szumie? Przedłużają się prace remontowe na Skałce. Mamy mieć stadion lepszy niż na Ruchu, więc trochę to będzie trwało jeszcze. Martek Nawrocki. No z reguły jak te mecze się zapowiada, to ostatnimi czasy starszych dwóch braci. Ale on tutaj grał, on tutaj dla was sporo bramek strzelał. Jak się nastawiacie do rywalizacji z tym snajperem? To znaczy wiesz, Bartek to jest chłopak, który... na którego my byśmy bardzo mocno tutaj postawili w pewnym momencie. Grał u nas 2,5 roku. Myślę, że jak trzeba było, to walczyłem o niego, żeby zawsze w składzie był. Bo uważałem, że na czwartą ligę to jest bardzo dobry zawodnik. Myślę, że nawet mógłby więcej i wyżej spróbować. Zdecydował w pewnym momencie, że idzie do was. No i co zrobić? No? Życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że kiedyś jego nazwisko znajdzie się w jakimś protokole w wyższej lidze.
Daliście nam pół roku temu takiego psyczka w nos. To zapewne mobilizuje ruch, żeby się zrewanżować. Ale o tamten mecz chciałem zapytać, bo on pokazał, że w związku z tym to chłopie jest potencjał, a jednak jesteście stosunkowo nisko w tej tabeli. To znaczy na tym meczu akurat nie byłem, więc tutaj się na ten temat do końca nie mogę wypowiedzieć. Natomiast generalnie my w tej lidze nie boimy się nikogo i możemy z każdym zagrać. No, kwestia jest tego, że wystarczy czasami jeden błąd i te punkty gdzieś nam tam uciekają. Pracujemy nad tym, żeby po prostu zagrać takie mecze, w których będziemy punktować, bo to myślę, że w tej lidze jest na najważniejsze. Także skład mamy, myślę, że na tą czwartą ligę skład mamy, natomiast czasami trzeba jeszcze troszeczkę więcej, troszkę szczęścia, troszeczkę opanowania pod bramką, pod swoją, pod przeciwnika. Także na to się składa kilka elementów i cały czas nad tym pracujemy. Bez komentarzy. Właśnie przywitaliśmy panów, sędziów, powiedziałem kierownikom zaznaczenia niektórych. Tak. W zasadzie to dzisiaj skierowany prosto do sędziego górnego, tak? Bo sędzia Wojewoda dzisiaj przyjechał z Sorogiewką będzie biegał. Sędzia numer jeden, czyli ten przy ławkach. Także mam bliżej, także na pewno porozmawiam i tą sytuację sobie spokojnie wyjaśnimy. Mam nadzieję, że będą konstruktywne wnioski z tego. A jak to jest w ogóle po takich meczach? No dobra, ten mecz jest za wami, bo był dwa tygodnie temu. Jak rozumiem, tutaj z arbitrami nie ma jakichś potem konfliktów, to się nie przekłada na kolejne spotkania. Nie, ale to iść w konflikt z arbitrami, czy w ogóle z innymi ludźmi, to jest bez sensu na dłuższą metę. Przecież wszyscy się tu znamy, wszyscy musimy się szanować. Wiadomo, w pewnym momencie mamy inne zdanie, ale to musimy, jak dorośli ludzie, sobie wyjaśnić. No i tyle, no. Dobrze, bo tu klimatycznie jest. No to mamy gdzie? Lubisz tu przyjeżdżać? Czy lubię? Wolałbym, szczerze mówiąc, na wyższą ligę jeździć. Natomiast jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. No, tutaj się śmialiśmy, że w Rakowie często chyba Tomasz Petraszek by miał ciężko, bo musiał tam tą bramą wchodzić. Ale to jest legendarny tunel, rozmawiałem o nim. Tak? Z prezesem, tak. On został właśnie wybudowany po tym, jak kogoś tam w czasie meczu pobito, czy jakieś takie historie. Nic się zawodnicy przede wszystkim byli. Nawrockich, jak to tam wyglądało przed meczem? No nieprawda, bo gdzieś tam może bezpośredniego kontaktu takiego nie mieliśmy z bratem, gdzieś tam to ucichło w ostatnich dniach, ale fakt jest taki, że w rodzinie duża sprawa, bo dużo ludzi też przychodzi dzisiaj, więc na pewno duża sprawa. Jak się do tego zostawiasz? Zostawiasz w tym całym miejscu, co przed każdym meczem? Tak, tylko żeby dzisiaj wygrać i mieć lepsze święta niż brat i to będzie najważniejsze. A jak się tata w tym odnajduje? To myślę tak jak za każdym razem, że chciałby, żeby Kuba dobrze zagrał, żebym ja dobrze zagrał, a wynik myślę, że każdy go będzie zadowalał. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Jak to jest kibicować dwóm synom po przeciwnych stronach barykady? To jest najgorsza rzecz, jaka może być. To jest po prostu tak rozdarte serce, że jaki wynik by nie był, taki będzie zły, bo jedni ludzie potrzebują na gwałt punktów. A to będzie albo po jednym, to już jest strata dla obydwu, albo ktoś przegra. No tak jak ostatnio było w Radzienkowie. No, było tym plus, że Bartek bramkę strzelił, no ale punktów z tego nie było. To jest święto w rodzinie, to jedno, a to jakaś atmosfera przez na kilka dni przed meczem, to drugie. No piękna szydera leci, czy czapeczki przykryjecie, nie przykryjecie i tak dalej. Także rzeczywiście jest wesoło.
ale jest tak sympatyczny, bardzo sympatyczny. A nie, no oczywiście, to jest pełna miłość, to są Naciszkowie z krwi i kości, oni się bardzo kochają i wszystkim bardzo się szanują, to jest takie fajne. No i fajnie, dlatego się cieszymy, że Wielką Sobotę mamy dobre warunki do gry. Cały tydzień trenowaliśmy na boisko na Narutowicza, także na trawę też jesteśmy przygotowani, więc spodziewamy się fajnego widowiska. Mam nadzieję, że z happy endem dla nas. Wygraliśmy 3-0, a jednak troszeczkę pokombinowałeś ze składem, no bo Leon pierwszy raz w pierwszym składzie, Tomek Armata nie tam, gdzie zwykle. Troszeczkę pokombinowaliśmy, ale my mamy cały tydzień pracy, na którym zawodnicy udowadniają swoją wartość, pokazują się z jak najlepszej strony, ale też plan pod przeciwnika jest układany tydzień w tydzień i tutaj gdzieś nie ukrywam, że rola Szymona Turczyna na pozycji numer 6 dzisiaj będzie bardzo istotna i pozycja Tomka z boku też i mam nadzieję, że to wypali i zagramy dobry mecz. W przygotowaniu się do tego meczu jakimś dodatkowym była, no bo wiadomo, że jego powiązania rodzinne mają znaczenie. A zaskoczę wszystkich. Specjalnie nie rozmawiałem z Bartkiem o tym, bo wiem, że dla niego ten mecz jest dodatkową taką motywacją, więc ja całkowicie go zluzowałem z tych dodatkowych pytań, z tych dodatkowych wypowiedzi. Ma się skupić na swojej robocie, na swoim graniu, na swojej wartości dla drużyny, którą co mecz pokazuje, że nie tylko potrafi strzelać, ale też potrafi brać odpowiedzialność na siebie i potrafi ten zespół ciągnąć zarówno w obronie, jak i ataku. Panowie, to co wam mówiłem, dzisiaj jest jeden z dwóch bardzo, ale to bardzo istotnych meczy dla tej fazy sezonu, chłopaki. Robimy swoją robotę i jedziemy do chaty, chłopaki, z trzema punktami i dobrze wykonaną robotą. Dawaj, gest. Dawaj, panowie! Dalej, dawaj! Silny! Dawaj! Brawo, ja. Witamy Państwa w Wielką Sobotę ze stadionu Na Przodu w Lipinach. To tu Śląsk Świętochłowice. W roli gospodarza podejmie dzisiaj ekipę Ruchu Radzianków. Kupią się o piłkę w środku pola jednej i drudzy. Teraz okazja dla Ruchu Radzianków. Bartłomiej Gwiaździński do Kamila Kopcia. Kopeć przed bramkę jest Bartosz Nawrocki. Przegrał pojedynek z Andrzejem Duminem, a i tak był na pozycji spalonej. Kowalski, wybijają to jednak Świętochowiczanie, za krótkie to zagranie zawodnika Ruchu, jeszcze Bartłomiej Gwiaździński, no i proszę, dość blisko słupka przeleciała ta piłka. Dobra, teraz interwencja Miłosza Ćwielonga, nie tylko zażegnał niebezpieczeństwo na połowie Ruchu Radzianków, ale jeszcze rozpoczął kontrę swojego zespołu, świetnie kontynuuje ją teraz Marcin Kowalski, wpada w pole karne, był w śliski, będziemy mieli rzut karny dla Ruchu Radzianków. Nawrocki spokojnie umieszcza piłkę w siatce i Ruch Radzionków od 25 minuty wygrywa ze Śląskiem w Świętochłowicach 1-0. Zbliżamy się pomału do końca tej pierwszej części spotkania. Jakieś 3 minutki zostały nam tutaj jeszcze pierwszej połowy, o ile arbiter czegoś nie doliczy. No i zobaczymy, jak wykorzystają te 3 minutki Radzionkowianie, bo teraz po dośrodkowaniu Miłosza Ćwielonga swojej szansy szukał i był bliski jej znalezienia Michał Szromek. Do Miłosza Ćwielonga. Ćwielong do Marcina Kowalskiego. Kowalski przed bramkę i była okazja na gola, ale nie udało się jej wykorzystać Kamilowi Kopciowi. Ruch Radzionków po golu Bartosza Nawrockiego prowadzi 1-0. My słyszymy się za kwadrans. Oglądałem w czwartek Górnik z Koroną. Tak samo Korona do przerwy prowadziła grę, strzeliła bramkę, dominacja pełna. 1-0 do przerwy, chłopaki, druga połowa wyszli, dalej dominowali, ale po kontrze jakaś bramka niepotrzebna, 1-1 jeszcze mogli przegrać. Chłopaki, nie, to jest bardzo istotny mecz. Wychodzimy, robimy robotę, jak zdrowotnie wszyscy? Wszystko ok? Wszyscy walczymy dalej? To idziemy, chłopaki, spokojnie odpocznijcie, wjechamy. No
Oj, uwaga, bo błąd obrony ruchu Radziąków może skończyć się bramką dla Śląska Świętochłowice. I taką bramką właśnie się kończy. Piłkę w siatce Rafała Strzelczyka umieszcza Mateusz Kajzer. No i to jest to, czego się obawialiśmy, że Ruch prowadzi tutaj grę. Ale w końcu nadzieje się na jakąś kontrę miejscowych. Lesik, ale ładnie poradził sobie z Michałem Szromkiem. Mogło się to podobać, zwłaszcza tym, którzy Ruchowi nie kibicują. Wiemy, że wśród naszych widzów zapewne takich osób nie ma. No i teraz zadrżało serce każdemu z nas, bo świetną okazję do tego, by to Śląsk objął prowadzenie, miał Nikodem Kokot. Teraz trzeba uważać, bo to może być kosztowny błąd Miłosza Ćwielonga. Jeśli dobrze widziałem, wpadł w pole karne Kamil Skwiszcz. Nie było faulu, świetnie zachował się w tej sytuacji Szymon Turczyn, ale jeszcze trzeba uważać, jeszcze jest okazja dla Śląska. I jest bramka dla miejscowych. Drugi raz dzisiaj na listę strzelców wpisuje się Mateusz Kajzer. Fatalnie zachowali się żółto-czarni i Ruch Radziąków przegrywa w tym momencie 1-2. I uwaga, znowu źle. Lesik do skrzydła. Będzie dośrodkowanie w pole karne Ruchu Radziąków. I uwaga, bo strzał na bramkę Rafała Strzelczyka oddawał wprowadzony kilka minut temu na plac gry Mateusz Stachowicz. Piłka już wrzucona w pole karne. Trafia na głowę Rafała Otwinowskiego, a ten pakuje ją do siatki. No i mamy 2-2, choć trzeba przyznać uczciwie, że niewiele na to, jeśli chodzi o kreację pod bramką rywali, wskazywało. I teraz trzeba uważać. Piłka jest w polu karnym. Radziąkowian przewraca się w starciu z Szymonem Turczynem, zawodnik Śląska. I co? I będziemy mieli 11 dla gospodarzy. Jakub Słota, czy może Rafał Strzelczyk? Słota pokonuje Rafała Strzelczyka. Śląsk na niespełna 3 minutki przed końcem tego spotkania obejmuje po raz drugi dzisiaj prowadzenie. I teraz to Śląsk znowu jest z piłką na połowie ruchu. Strzał oddaje Stachowicz, ale to był strzał zupełnie nieudany, tyle że nic to już nie zmienia. Ruch Radziąków przegrywa na boisku na przodu w Lipiny ze Śląskiem Świętochłowice 3-2. Cóż, nie takiego scenariusza się tutaj spodziewaliśmy, nie takiego scenariusza wszyscy, łącznie z zawodnikami, sobie życzyliśmy. No, rozmawiałem przed meczem z bratem, rozmawiałem z ojcem, a teraz rozmawiam z tym, który święta spędzi w najlepszym humorze. Ważne dla was 3 punkty i ważne pewnie to, że potrafiliście nawet w ciężkich momentach poukładać to po swoim. No, pierwsza połowa się nie zapowiadała, że wygramy ten mecz, bo wyglądaliśmy słabo. Po przerwie wyglądaliśmy lepiej. Nie wiem, czy to kwestia zmian w Radziąkowie, czy jakoś nasze inne nastawienie. Ważne, że wpadła ta pierwsza bramka na 1-1, potem 2-1. Szkoda potem tego różnego na 2-2. No, w sumie udało się wygrać, no i pierwsze zwycięstwo na wiosnę. Mam nadzieję, że teraz będziemy się pięć w grę. Trochę podobny ten scenariusz do tego meczu w Radziąkowie. Też na początku przegrywaliście, graliście słabiej. Natomiast no pewnie możecie tylko żałować, że nie ma więcej meczów z Cibrami, bo i wasza sytuacja w tabeli byłaby inna. Rok temu chyba 2 razy przegraliśmy, teraz udało się 2 razy wygrać. Cieszę się bardzo, szczególnie z bratem. Mam nadzieję, że w przyszłości to będziemy wygrywać. No dobra, powiedz mi na koniec jeszcze, jak to będzie wyglądało jutro. Święta, czy żyjecie jeszcze meczem, czy to po prostu spodziewamy się? No, mi obiad będzie bardzo smakować, nie wiem. Mam nadzieję, że też. Nie no, spędzamy go na pewno razem. W poniedziałek już nie, bo ja idę do pracy, a Bartek chyba tam w swoje tam w stronę z dziewczyną. Także jutro na pewno usiądziemy razem do stołu i będzie fajnie. No i powiem ci tak, ja rozmawiałem z Jakubem Nawrockim w międzyczasie, już tak ocenił, więc nie jestem się dziwił, w zasadzie to się stało z Ruchem Radziąków po przerwie. Ja się nie dziwię, bo najgorsze w tym jest to, że rozmawialiśmy w przerwie o wydarzeniach, które mogą się stać na boisku, gdzie Ruch Radziąków pierwszy powie dominował, stwarzał sobie sytuację, by zespołem zdecydowanie lepszym. Ostrzegałem zawodników, że w drugiej połowie sytuacja może się odwrócić, żeby nie lekceważyli przeciwnika, żeby byli zmotywowani i gotowi do walki na 100%, i muszę uczciwie przyznać, że w drugiej połowie tego nie było u nas widać.
i zespół Śląska może nas nie zdominował, bo myśmy prowadzili grę, ale wykorzystał swoje sytuacje i to nas najbardziej boli, bo my, mając doświadczony zespół, mając doświadczonych zawodników, powinniśmy kontrolować przebieg tego spotkania. Jak nie kontrolować, no to czekasz na swoje szanse, a nie wdawać się w grę od pola karnego do pola karnego, która zawsze jest ryzykowna, a my, mając prowadzenie, powinniśmy być bardziej dojrzałym zespołem. Zaskoczyła mnie ta niemoc pod bramką przeciwnika w drugiej połowie, bo poza strzałem Rafała Otwinowskiego po rzucie rożnym, a to tak naprawdę my, choć mieliśmy tam piłkę, to kompletnie nie umieliśmy zrobić z tego zagrożenia. Dokładnie tak to jest i mając gdzieś tam napastników w polu karnym, nie wykorzystywaliśmy w ogóle ich obecności, nie zdobywaliśmy przestrzeni za linią obrony rywala i później było ciężko o sytuację. Jak dochodziliśmy, to gdzieś te dośrodkowania zatrzymywały się na poziomie pierwszego zawodnika. No to mnie bardzo boli, bo gdzieś tam w środku tygodnia pracowaliśmy nad tym, tak samo w defensywie nad stratami piłki, nad fazami przejściowymi i z tego dostajemy dzisiaj bramki. Także tutaj rzeczywiście musimy się mocno uderzyć w pierś i zespół i wyciągnąć z tego wnioski. Rzadko zdarza się, że po przegranym meczu możemy chyba śmiało powiedzieć, że to była kwestia głów, nawet forma, w jakiej traciliśmy bramki, a nie umiejętności. No dokładnie tak, no tylko tutaj już kolejny mecz, który przegrywamy, jest tylko i wyłącznie na nasze życzenie, nie, że przeciwnik dominuje, stwarza mnóstwo sytuacji, tylko my sami doprowadzamy do tego, że przegrywamy mecz.